jasełka i wspólne kolędowanie. Pod obrusem wigilijne sianko, a na stołach tradycyjne potrawy. Tak wyglądało wigilijne spotkanie w piątek, 18 grudnia, w żarowskim bajkowym przedszkolu. Przedświąteczne występy oraz wspólna wigilia to już tradycja w tej placówce. Nastrój świąteczny zagościł w bajkowym przedszkolu już od chwili, kiedy pastuszkowie składali hołd małemu Jezusowi. Potem była modlitwa, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Ja Wam życzę, żeby ta Wigilia w Waszych domach była taka piękna, taka radosna, taka śliczna, taka ładna, jak Wy wszystkie jesteście, ślicznie uśmiechnięte i wesołe. I żebyście zawsze się uśmiechały, żebyście mocno kochały mamę i tatę, babci i dziadka, ciocie, brata i siostrę i wszystkich na całym świecie. Tego Wam bardzo życzę. Jeszcze Wam życzę, żeby było bardzo dużo różnych prezentów pod choinką. Dla Was, kochane dzieciaki, wszystkiego najlepszego, wspaniałych prezentów pod choinką, żeby przedszkole, bajkowe przedszkole zawsze Wam się kojarzyło z tym miejscem, że byłyście tu, jesteście i pewnie będziecie bezpieczne. Uroczysty stół zapełnił się wigilijnym barszczem z uszkami, pierogami, rybą, kompotem z suszonych owoców oraz słodkimi dodatkami. Najmłodszym mieszkańcom świąteczne życzenia składali również zaproszeni goście: burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, ksiądz Tomasz Krupnik oraz Krystyna Domańska, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarowie.